Miejsko-gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Teraz przebywa w nim 140 psów. Na wagę złota są to miski, koce, no i oczywiście sucha karma. Bezdomne zwierzęta zjadają jej w ciągu dnia od 50 do 60 kg. Zimą, gdy podopiecznych przybywa, nawet 90 kg. Potrzeby są jednak coraz większe, bo zwierząt przybywa. Każda pomoc jest potrzebna i bezcenna i za każdą pomoc bardzo dziękujemy. Z pomocą ruszyli abonenci przedsiębiorstwa Promax w Ostrowie Wielkopolskim. Chcemy spróbować wesprzeć schronisko dla bezdomnych zwierząt, międzygminne schronisko w Wysocku Wielkim. I w tym celu tak naprawdę za każdą umowę, nową umowę internetową, którą podpiszą nasi abonenci, przekazujemy dla zwierząt 5 kg karmy. Akcja ruszyła na początku sierpnia. Są już pierwsze efekty. Mogę zdradzić, że przez sierpień uzbieraliśmy ponad tonę karmy, więc jest to duża ilość. Mamy nadzieję, że zaspokoi głód zwierzaków. Tona karmy to dużo, jak mówi Agnieszka Nowicka, kierownik schroniska. Dla psów zapas jedzenia na cały miesiąc. Dalej kibicuje akcji i wraz ze swoimi podopiecznymi czeka na pierwszy transport żywności.